Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. Święty Franciszek z Asyżu. Pokój i dobro, bracia i siostry, niech Pan obdarzy Was spokojem. Jak pamiętacie, w ostatnich odcinkach zajęliśmy się pierwszym słowem, które określa nasz zakon. Było to słowo ordo, które rozważyliśmy sobie w kontekście zarówno pewnego porządku, który został przewartościowany przez nawróconego Franciszka, jak również w kontekście zakonu jako naszej wspólnoty obecnej w Kościele. Dziś, ponieważ to jest zakon braci mniejszych, chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się kolejnemu aspektowi naszego charyzmatu, mianowicie braterstwu. Po łacinie nazywa się to fraternitas, czyli wspólnota braci. Ktoś, kto trochę zna nasz charyzmat, może pewnie śmiało potwierdzić, że nie ma charyzmatu franciszkańskiego bez życia w braterstwie, we wspólnocie braci. Zresztą sam święty Franciszek mawiał w swoich pismach, że Pan dał mu braci. Rozpoznawał w naszym zakonie jako wielki dar od Boga to, że bracia pragną żyć we wspólnocie. I na tym zasadza się również charyzmat franciszkański. Ale teraz, kochani, kiedy mówimy o braterstwie, żeby uchwycić jego istotę, na czym to braterstwo ma się zasadzać, musimy znaleźć bardzo konkretny fundament. Kiedy możemy mówić o prawdziwym braterstwie? Żeby być dla siebie braćmi i siostrami, to musimy odwoływać się do wspólnego Ojca. To czyni nas prawdziwie braćmi i siostrami. To czyni z nas wspólnotę braci, wspólnotę sióstr. Bez tego odniesienia do podstawowego fundamentu, jakim jest wspólny Ojciec, nie będzie właściwe rozumienie tego, czym to braterstwo jest. I ten wymiar właśnie powszechnego braterstwa święty Franciszek właśnie odkrywa w relacji z Ojcem Niebieskim. I do tego prowadziła pewna taka bardzo konkretna, wymagająca droga u świętego Franciszka. I znamienny jest w tym względzie pewien szczegół z jego życia. Mianowicie ten Franciszek, który przegrał bitwę między Asyżem a Perugią, dostaje się do niewoli, który odkrywa w sobie inny wewnętrzny świat. Kiedy wraca do domu rodzinnego i te pierwotne plany ojca związane były, wiadomo, z tym, żeby Franciszek zajął się jego kupieckim interesem, żeby prowadził jego taką, powiedzmy, firmę handlową, Franciszek jest zupełnie inny. Jest taki moment, kiedy Franciszek wpada do magazynu swego ojca, bierze jakieś cenne bele sukna, sprzedaje je na targu i przeznacza te pieniądze na jakiś zbożny cel. I to doprowadza do pasji jego ojca. Do tego stopnia, że ojciec w takiej obawie, że Franciszek może roztrwonić jego majątek, nie poznaje po prostu swojego syna, co on robi. Zwyczajem ówczesnych czasów prowadzi go przed sąd biskupa Asyżu. I tam pragnie, żeby Franciszek w taki publiczny sposób wyrzekł się ojcowskiego dziedzictwa, bo po prostu ojciec, Piotr Bernardone, obawiał się, że Franciszek może go, mówiąc kolokwialnie, puścić z torbami. I tu zachodzi taka ciekawa rzecz, że Franciszek nie tylko, że nie oponuje, nie tylko, że nie chce skorzystać z tego majątku swojego ojca, ale robi coś więcej. Te szaty, ten ubiór, który miał na sobie, jako symbol tego, co ojciec materialnego może mu dać, ojciec ziemski, oddaje w ręce biskupa. Przez to pokazuje, że w tym momencie on nie jest już przywiązany do wartości ziemskich, do wartości doczesnych. Widać tutaj taką głęboką przemianę. I w tym momencie Franciszek mówi coś bardzo głębokiego, co potem naznaczy całe jego życie. Mianowicie mówi takie słowa, zwracając się do swojego rodzonego ojca Piotra Bernardone. Dotąd nazywałem cię ojcem na ziemi, teraz będę mógł bezpiecznie mówić Ojcze nasz, któryś jest w niebie. A zatem możemy powiedzieć, że to, czego Franciszek nie znalazł w relacji ze swoim Ojcem Niebieskim, ze swoim Ojcem Ziemskim, odnajduje w relacji do Ojca Niebieskiego. I odtąd to będzie siła napędowa jego powołania. Odkrycie Boga jako kochającego Ojca, jako Boga Stworzyciela, który jest dobrem, jedynym dobrem, prawdziwym dobrem, bo tak będzie często Boga Ojca nazywał.
i na tym będzie zasadzało się jego braterstwo i miłość do każdego człowieka. I w tym kontekście, gdzie widzimy, że tą bazą fraternitas staje się figura Boga jako kochającego Ojca, warto, kochani, kiedy przyglądamy się naszym relacjom, zapytać siebie, jak my postrzegamy Boga jako Ojca. Jakie uczucia, jakie emocje budzi w nas to, kiedy myślimy sobie, czy mówimy, Boże, jesteś moim Ojcem. To jest bardzo ważne, dlatego że doświadczenie duchowe niekiedy podpowiada nam, że gdy ktoś ma doświadczenie trudnych relacji ze swoimi rodzicami, kiedy rodzice na przykład byli nadmiernie surowi, wymagający, tacy despotyczni wręcz, to może niekiedy przełożyć się na naszą relację z samym Bogiem. Że mając to złe doświadczenie relacji ze swoim ojcem, ze swoimi rodzicami, czasem jakoś może mocno zaborczymi, ten obraz możemy przynosić na Boga i stąd ten obraz może być bardzo fałszywy. I dlatego czasami zdarza się, że ktoś mając właśnie surowego rodzica, jednego czy drugiego, potem może mieć taki obraz Boga jako pewnego rodzaju policjanta. Kogoś, kto mnie rozlicza za każde zło. Kogoś, kto tylko czeka na to, żeby zapisać jakieś moje upadki, jakieś moje pomyłki. Ktoś, kto jest wobec mnie bardzo surowy i wymagający. Mało tego, Kościół w dokumencie Konstytucji Duszpasterskiej Kościele w rozdziale 19, kiedy rozważa pewne źródła ateizmu w świecie, zauważa taką jedną rzecz, że człowiek czasem może odrzucić relację do Boga, dlatego że tworzy sobie o nim zły obraz i ta konstytucja mówi wtedy tak. Inni znów tak sobie Boga wymyślają, że twór ten odrzucony przez nich żadną miarą nie jest Bogiem Ewangelii. Zauważcie, że ktoś mając trudne doświadczenia może wytworzyć sobie w głowie taki obraz Boga, który w ogóle nie odpowiada temu, jaki jest prawdziwy Bóg, jak go ukazał Jezus w Ewangelii, jakiego Ojca właśnie nam On ukazał. No właśnie, a jakiego Ojca ukazał Pan Jezus w Ewangelii? Otóż zobaczcie, że kiedy czytamy Ewangelię i tą głęboką relację Pana Jezusa z Ojcem, bardzo wyraźnie tam widzimy, że w ani jednej przypowieści, w ani jednym stwierdzeniu u Ojca nie widzimy takiego cienia despotyzmu. Nie widzimy tego, że Ojciec jest jakiś autorytarny, jakiś taki bardzo surowy, wręcz przeciwnie. Zobaczcie, Pan Jezus mówi na pewnym miejscu, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli zobaczcie, Bóg, żeby udowodnić miłość, daje nam to, co najcenniejsze ma, co posiada. Daje nam swojego Syna. Na innym miejscu, kiedy Pan Jezus, zobaczcie, trwoży się przed męką, to jest ogród oliwny, w tym momencie najgłębszego zagrożenia, Jezus modli się Abba, to znaczy tatusiu. Taki ma obraz Boga jako Ojca. Takiego Ojca przekazuje nam właśnie Jezus w Ewangelii, jako tatusia. Mało tego, uczy nas modlitwy, modlitwy Ojcze Nasz, która ma być narzędziem budowania relacji właśnie z Ojcem. A także, zobaczcie, i to jest chyba najbardziej takie charakterystyczne w ukazaniu przez Pana Jezusa obrazu Ojca, ten obraz pięknie nam przedstawia w tej jednej z najbardziej znanych przypowieści o synu marnotrawnym, często tak ją nazywamy, choć bardziej można by było ją nazwać, że jest to przypowieść o ojcu miłosiernym i o dwóch synach. I tam zobaczmy, jaki jest obraz ojca. Ten ojciec, owszem, co prawda, nie robi wszystkiego za syna, nie ratuje go z opresji, z tych różnych ścieżek złych, na które wszedł. Ojciec, syn musi sam podjąć tę decyzję, ale ojciec czeka. Gdy tylko jest ta decyzja powrotu, syn ma otwarte ramiona ojca. Syn go przytula. Syn na powrót przywraca mu godność, tą synowską, którą miał, zanim wyszedł z domu ojcowskiego. I taki obraz, kochani, przedstawia nam sam Pan Jezus. I właśnie taki obraz ojca odnalazł w swoim życiu święty Franciszek i stało się to dla niego taką siłą napędową, takim fundamentem, na którym zaczął budować braterstwo do wszystkich ludzi, a szczególnie polecał to czynić właśnie swoim braciom, aby tak na siebie patrzyli i taką relację tworzyli, która jest właśnie zasadzona na fundamencie relacji z Ojcem, jako z Bogiem jako naszym Ojcem.
I w tym Wielkim Poście, kochani, może w świetle tych refleksji, zanim spojrzymy na nasze relacje, które też chcemy ciągle poprawiać, chcemy je prostować, może najpierw spójrzmy na to, jaki mamy obraz Boga. Bo jeżeli to będzie obraz Boga właściwy, takiego, jak daje nam Pan Jezus, Ewangelia, jak go widział święty Franciszek, to nam może bardzo mocno pomóc, żeby wchodzić w jeszcze lepsze relacje z drugim człowiekiem i na drugiego człowieka właśnie patrzeć jako prawdziwego brata i prawdziwą siostrę. I o to się wszyscy módlmy i tego sobie życzmy. Niech Pan obdarza was spokojem.